Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w nowej serii na moim kanale jest to tym razem Max Payne 2 The Fall of Max Payne, co nie druga część już tej drugiej części według mnie epickiej gry, nie oszukujmy się. Pierwsza część, powiem wam, nawet była jak dla mnie epicka. O, wybaczcie, ale musiałem otworzyć. Dla mnie epicka jest ta część, kurczę moi drodzy, ale co ja będę opowiadał, kurczę, nie będziemy to nic mówić, długo, kurczę, krótko, długo, co nie, zaczynamy grę. Oczywiście detektyw. Part pierwszy. Oczywiście jest polecenie do tej gry, ale ja powiem, trudno go zainstalować do tej części. I powiem wam, że ja się w to nie będę caskać. Nie będę tam... Ja tam mniej więcej słowa rozumiem, nie oszukujmy się. Ale będziemy grać tak jak umiem i... Będę komentować tak jak umiem, o. Ale cóż, na razie sobie czytajmy tutaj. Its edges yawning at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the sea. Repeat, we are at the sea. But it's like looking down into the grave of your love. Check the area. Hold your fire. Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. The hospital. Earlier tonight. We're losing him. Multiple gunshot wounds. Pupils blown. Head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start two large bore IVs. Get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're losing him. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. Mm-hmm. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away. Okej, zaczynamy w szpitalu. No, powiem wam, że... Kurczę, jestem zdziwiony. Wtedy pamiętam, zaczynaliśmy... Gdzieś... Kurczę, w tej chwili nie pamiętam już, gdzie my to zaczynaliśmy grę. Powiem wam, że jak na drugą część gry, to ona jest dla mnie... Nie zła, nie. Dobra. Dobra. Nie wiem, czy to ma tak być. Nie wiem. Coś mu się przypomina, kurczę, bladem. There was a blind spot in my head. No tutaj, kurczę, powiem wam, że ja tej gry. I wanted to dig inside my skull and scrape out the pain. Okej. Dobra, tu nic nie ma. Kurczę, ja nie wiem, gdzie mam iść w ogóle teraz. Pan Killers. O, fajnie, mamy troszeczkę. Aha, to się nazywa... Pan Killers? Freeze, NYPD! Found him!
Okej, okay, świetnie. Jak oberwał. Przepraszam, panie. XD. O, ja cię kręcę. Nieciekawie z nim jest. Nieciekawie z nim jest. Początek gry, a takie ma, kurczę, no jest. Dobra, lecimy dalej. Tylko gdzie teraz? O, nie używajmy. Nie, kurczę. Mi nie chodziło o to, żeby używać. Nie. Czekajcie, po kolei może idźmy, wiecie? Czekajcie. Tutaj wyszedłem z tego miejsca, tak jest. Nie ma nic, a nic. Kurczę, tu nic nie ma. Tu chyba trzeba teraz iść window, ale... Nie wiem. Zaraz zobaczymy, o co tu... Jim Bravura! You did it. Eternal Affairs is breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. Ja cię kręcę. Bullshit. Ale debil. O kurde. Że co? Specjalnie. Co za matowy. Tried to run from it, edit it out. Winterson was dead. I was a murderer. The Manor. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. A fatal choice already made. And it would get worse before the end. Past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together, you cut yourself. Your image keeps shifting, and you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You, inside, drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made, like staying at work late to chat with a friend, instead of hurrying home to your family. Fan out, people! Circle around! Cover all the exits! Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect. Bear those extra units! Call the Central! We need every available unit here now! I am afraid, but I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. New York City, last night. I had wanted to be punished Nowy Jork nocą. But Alfred Woden had kept his word. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed. A hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out. Back to the job. The NYPD. Reported shots fired in the warehouse there, acknowledged. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while.
like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. Unknown number of armed perps inside. Possible hostage situation. 10-4, backup is on its way. I'm going in. Okej. Lecimy, lecimy. Z kokszem. Kurka wolna, gdzie mam lecieć? A ten mam. No way to deal with the past. I kept my eyes on the road, off the rearview mirror and the roadkill behind me. I chased lesser mysteries, other people's crimes. Cicho. NYPD. Whoa, easy, officer, easy. Just cleaning the place. Come on, officer, it's all legit. I work for the squeaky cleaning company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait! You mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Sure, officer. If that's what you want. You know, officer, you cops gotta be easy. All you have to do is go to the crime scene and look around. We're the ones. Oh! A cop! Get in here! Get him! The perp's disguise didn't fool me. He was leading me into a trap. Were masquerading as cleaners. Kurczę, tu ktoś w ogóle jest? Ojej. Dobra, czekajcie, tędy przyjdziemy sobie. Okej, okay, dobra. Tu gdzieś. Kurka wolna. Gdzie ja mam iść? Ej, halo, halo, czekajcie, bo ja tu się już pogubiłem. Tym wszystkim. Nie, dobra, nie pogubiłem się chyba. Kurde. Tak, szedłem. Dobra, okej. Okay. No, okej. Okay. Dobra, tu zabiłem. Nie, on. Dobra, ja tu zabiłem tego gościa. Okej, okay, tu drugi leży. Tędy powinienem się kierować. Tylko dalej nie wiem. Też to nie tu, to nie tu. Tu
Okej. Okej. Dobra, czekajcie, zanim tu pójdziemy, to ja sobie tutaj posprawdzam rzeczy. Nie rzeczy, tylko te miejsca, co nie w ogóle, czy dobrze idę, czy źle. O to mi chodzi. Dobra, zapisujemy sobie grę. Save'ik. Okej, czekajcie, jak to się w ogóle zapisywało wtedy? Kurczę, czekajcie, controls. Movement, pause game. Nie. Combat tak samo. Dobra, nie wiem, nie pamiętam już. A, bo tu dwa razy... Ej, no to... Dziwne to było. Dobra, idziemy dalej sobie powolutku. Dobra. Jeszcze ani razu nie dostałem. Świetnie. The room looked like a gun storage, but it had been cleaned out. Aha. Dobra. Dobra. Czekajcie, tak. Pyk, pyk, pyk. The answering machine had a message on it. Dobra, wyłącz to coś, Jezu. Już koniec, nara. Dobra, idę dalej. Tutaj ktoś jest? Okej, pan Killers, tu nic nie ma. O ja cię kręcę. Finish her. Wait, the mob guys attacked us. I have no beef with you guys. You took them out. Listen, I work for Vladimir. Honey, you work for no one. What do you want? We can. NYPD, drop them. Finish her. Oh God, no. Ja pier. Like all the bad things in my life. Ja cię kręcę. Ja pierdziele. Na tole ty. I co teraz? Masz. Podalcu ty. O, shotgun, dobre. Skąd oni przyszli? Stąd! Ty cholero. Ja pierdzielę. Nie. Dobrze, dzięki panie. O ja cię kręcę, czemu to w górze jesteśmy teraz aktualnie? Dobra! Max, we gotta stop meeting like this. What? If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. At best, you're temporarily dead.
A lightning bolt can reanimate you without a word. Halo, otwórz mnie tu drzwi. Ja cię kry. O, ja cię kręcę, spoduwa. Kurczę byki. No i dusza jedna. O! Serio. Ja cię kręcę. My backup had arrived, but the cleaners were slipping away, making a run for it. Skurry. Poduwa. Kolego, kolego, gdzie ty jesteś, mój drogi? Gdzie ty jesteś? Halo, halo. No ja pierdzielę, ucieknie. Halo. Kolego, gdzie ty jesteś, mój drogi? Debil. O ja cię! O kurde, ja nawet nie zobaczyłem, że on... O ja cię kręc. No nie. Czekajcie, zrobimy tak. Load. To jest to? Chyba to. Dobra, trzeba będzie zapisywać grę teraz częściej. O ja pierdzielę. Dobrze. The room looked like gun storage, but it had been cleaned out. Dobra, ej, wstawaj, brachu. The answering machine had a message on it. Dobra, idziemy dalej. Oho, że co? Że co? Że o tak dostali ode mnie. O kurde. Wow. Wow. Dobre. Dobre kamery mają, kurde. Dobrze. Czemu pełne życie mam już, halo? Nie, nie mam, dobra. Dobra, shotgun. A tu coś jeszcze mamy, czekajcie. Okej. Dobra, lecimy tędy. Wypad! Wypad! Kurde! Skurczybyk! Pierdzielony! Dobra. Okej. Dobra. If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. At best, you're temporarily dead. A lightning bolt can reanimate you without a warning.
Nie tędy, nie tędy, nie tędy droga, kurde. Tędy. Dobra, otwarte. Zde. Dobra, zapisujemy grę sobie. Szybciuteńko. Dobra. Dawaj, otwieraj się. Dobra, dobra, pokoi się już mam tu. My backup had arrived, but the cleaners were slipping away, making a run for it. Okay. Okay. Dobra. Tu już byłem, dobra, tu już byłem, pamiętam tę drogę, okej. Okej, dobra, lecimy tutaj. Ja cię! Pierdziele. Wypad. A ty skurczy byku. Pierdzielony. O ja cię kręcę. Detective Winterson. O ja cię kręcę. Okay, damn it. Hey, we're working together on this. You got sloppy pain. You screwed up. It's unacceptable that she's dead. You can do better. I played it as business as usual. But everything had changed the moment those elevator doors opened to reveal Mona. Annie Finn was a licensed gunsmith, licensed dealer in firearms. Right. The property owned by Vladimir Lem. Three groups. One, DOAs who had connections to Russian OC. Identified as Finn's employees. Two, the Mafia. And three, the clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name, Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. It makes no sense. For you, Winterson, homicide, Sebastian Gates. It's gonna be all over the news. The senator? Winterson was the ideal. What the job was all about. Someone to look up to. Bravura knew it too. We got lucky. There's an eyewitness. She hovered over my shoulder, whispering warnings. I didn't want to listen. Mona was the suspect in Winterson's case. I didn't tell him I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Detective Winterson's phone. Give me that. Your boyfriend. The computer search on the squeaky cleaning company in Kaufman had come up empty. Okay. I needed to talk to Vlad. Get his version. Be the bearer of bad news on Annie Finn. Vlad had bought the old Ragnarok nightclub. He was renovating it into a trendy restaurant, Vodka. Mona's appearance had triggered a dislocation, schizophrenia. I felt elation, but with it, fear that all the past evils had come along for the ride. Vlad! Max! 911! Bad guys with big guns! They've got me pinned down on the entrance hole. Could use some help. Could use it now. I had to find another way to reach Vlad. No time to call backup. My case had a life of its own. I got in through the back door. Dobrze, moi drodzy. My previous visit here lurked in the shadows. A musty smell under the coat of new paint. Dobrze, moi drodzy.
Dobra, ja w tym odcinku się z wami żegnam, moi drodzy, i ja sobie ogarnę na kolejny odcinek, tak myślę sobie już spolszczenie, wiecie jednak. Bo tak po angielsku to będzie ciężko grać. Ja spróbuję to ogarnąć i cóż, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale i cóż. Cześć, do usłyszenia.